Posłowie lewicy spotkali się z Banasiem. Chodzi o podsłuchy sprawa Pegasusa. Lewica skierowała wniosek o kontrolę NIK. Posłowie lewicy, Wiesław Szczepański i Paweł Krutul, spotkali się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem. Przekazali, że skierowali wniosek o kontrolę NIK w sprawie wykorzystywania oprogramowania Pegasus. Lewica spotkała się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem w związku z doniesienia o wykorzystywaniu systemu Pegasus, czyli opracowanego przez izraelską spółkę CoGroup oprogramowania do inwigilacji. Według amerykańskiej agencji prasowej Associated Press, powołującej się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizens Lab, oprogramowaniem Pegasus inwigilowany był senator Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Izba będzie analizowała możliwość kontroli przed rozmowami. Poseł Krutul przekazał, że lewica kieruje wniosek o kontrolę NIK. Będziemy pytali o gospodarność i celowość zakupu dostępu do oprogramowania Pegasus, legalności wykorzystywania oprogramowania Pegasus w celach operacyjnych wobec polityków, w tym m.in. w czasie minionej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, a następnie wobec prokuratorów, mówił poseł lewicy i przekazał, że jego formacja będzie chciała otrzymać informacje w sprawie rzetelności nadzoru przez ministra koordynator służb specjalnych. Szczepański po spotkaniu przekazał, że prezes NIK zapewnił parlamentarzystów o tym, że Izba będzie analizowała możliwość kontroli, szczególnie, że nie jest to pierwszy skierowany do niej wniosek w sprawie wykorzystania Pegasusa. W poniedziałek senator Brejza skierował do NIK wniosek o przeprowadzenie pilnej kontroli w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Posłowie lewicy będą składać w przyszłym roku projekt ustawy, która ma uszczelnić kontrolę nad służbami. Szczepański poinformował, że w projekcie miałyby zostać zawarte rozwiązania np. nakazanie służbom informowania obywateli o niejawnych poczynaniach, jeśli te nie doprowadziły do aktu oskarżenia. Chcemy, żeby każdy obywatel wiedział, że był podsłuchiwany, mówił. Projekt ustawy, która ma uszczelnić kontrolę nad służbami, ponadto w projekcie ma znaleźć się m.in. zasada, aby materiały, które zostały pozyskane niezgodnie z prawem, nie stanowiły podstawy do aktu oskarżenia, czy obowiązek publikowania sprawozdań dotyczących niejawnej działalności operacyjnej służb posiadających stosowne uprawnienia oraz obowiązek składania raz w roku informacji na zamkniętych posiedzeniach Komisji Służb Specjalnych i Komisji Administracji z działalności operacyjnej o charakterze niejawnym, na przykład podsłuchach incydentalnych przez komendantów i szefów służb. Lewica chciałaby także, żeby przewodniczącym Komisji Służb Specjalnych był przedstawiciel opozycji, a nie polityk koalicji rządzącej, jaki jest obecnie. Ponadto chce, aby w każdym sądzie okręgowym został powołany specjalny sędzia, który będzie wyłącznie uprawniony do wydawania zgód na używanie techniki inwigilacji obywateli, a wydawanie zgód na osobę nieznaną, czyli tylko na określony numer telefonu, byłoby niedopuszczalne. Odnosząc się do doniesień i komentarzy dotyczących inwigilacji przy pomocy systemu Pegasus senatora Brejzy, mecenas Giertycha i prokurator Wrzosek, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn podkreślał, że sugestie, iż służby nielegalnie wykorzystują metody kontroli operacyjnej do gry politycznej, są nieuprawnione i fałszywe.